Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z serii Let's Play Wiedźmin. Pod Waszą nieobecność zrobiłam kilka rzeczy. Trochę rzeczy sprzedałam i zagrałam z Talarem w kości. Dało mi się z nim dwa razy wygrać, niestety więcej nie miałam cierpliwości. Po prostu jakieś dziwne rzeczy, naprawdę cuda z tymi kośćmi robił. No ale mamy wreszcie trochę pieniędzy, nie jest to 40 orenów. Tak, gra w kości. Pokonałem Talara. Dowód. Natomiast chciałam pogadać z Zoltanem na temat tego miecza. Skoro już tu jest. Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Mhm. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Okej. Bywaj. Prawdziwy wiedźmiński miecz porządnej jakości. Fajnie wiedzieć, którą my mamy. Ja bym poszła jeszcze pogadać z Loivardenem, zanim zajrzymy do grabarza. Może mieć teraz dla nas zlecenie. Pamiętacie, ostatnio upijaliśmy jego posłańca w karczmie i nam wyznał, że może mieć dla nas Loivarden jakieś zlecenie. Mam nadzieję, że tu będzie, mimo tego deszczu. Patrzę na godzinę, bo chcę złapać tą wdowę i oddać jej zadanie. Od razu będzie więcej pieniędzy. Prawda, w tym rozdziale nie robiliśmy jeszcze wielu zadań, dlatego też tak kiepsko z tą forsą. Tak? Sądzę, że to ty płacisz za brosze salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Okej. Trzeba będzie zajrzeć do naszego składziku. Oczywiście zapomniałam przed rozpoczęciem odcinka zabrać stamtąd te brosze. Taka ciekawostka. Wiecie, że taka pochodnia jest warta 40 orenów? Tylko trzeba znaleźć kupca na nią, ale to tam Talara można sprzedać u płatnerza. Okej. Ja tak sobie myślę. Dawno już tak nie padało. Odcinek dopiero się zaczął. Wszystko zmoknie. Ale ja się chcę przespać do tej 12. Tak więc robię wam małe cięcie. Okej, jestem z powrotem. Teraz musimy znaleźć żonę. Podejrzewam, że będzie gdzieś tam, w tamtych rejonach. Jest 12:30, ale ona mówiła, że będzie czekać przez godzinę. Liczę na to, że tu jest. Tak, widzę ją. Jestem ciekawa, co nam powie. No, przy okazji potem pogadamy z grabarzem. Dałby Bóg. Już sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Łatwo ci mówić. No, mogę z tobą pogadać? O, dobrze. Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód?
Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! Okej. Dobrze. Dało nam się. I mamy nowy poziom. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dobrze, teraz trzeba... poprosić o to ciało. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale nie mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi nie o jest zbyt. Złoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Nie jest zbyt cudne. Znaczy, no. Pozornie, przeciętne zgony mogą cię normalne. Chodzi mi o to, że jest cudnie popaprany. Ale kogo to obchodzi? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Okej, zapytamy wprost. Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Okej. A ja sprawdziłam. Podobno. Cała ta wódka, ale również mahakamski dwójniak. Nie jest to wódka. Jest to miód pitny, ale jest... jest krasnoludzki. No właśnie. Nie ma to jak niezły trunek. Fajnie, że podziałało. Okej. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Oczywiście wielka awantura u mnie w domu, psy się drą. Dobrze. Nie ma to jak niezły trunek. Ano. Hej, ho, nauczyka skrzyni i butelka rumu! Rumu! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba okay. wam czego? Tak, ja chcę wyjść na cmentarz. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś powinien zrobić z nimi porządek. Nawet tutaj wieczorami nie jest bezpiecznie. W końcu wyznaczą jakąś nagrodę, ale na razie nikt się tym nie interesuje. Powiedz mi o czymś innym. O co chodzi? Trzeba wam czego? Bywaj. Okej. Bo on podobno miał nam powiedzieć, jak może nam udostępnić wejście na cmentarz. A, czytałam o dwóch sposobach. A bardzo bym chciała się na ten cmentarz dostać. Wiecie co, moi drodzy? Robimy kolejne cęcie. Ja zajrzę do karczmy. Zajrzę jeszcze do talera. Zobaczę, czy da się załatwić to wejście. Z karczmy chcę wziąć te brosze dla Leivertena. No dobrze. To do zobaczenia za chwilę. Okej, jestem z powrotem. Najpierw oddamy te brosze dla Leivertena. Znowu się przeniósł. To była pewnie ta pochodnia. Tak? Przyniosłem 3 brosze salamandry.
Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji. Mamy ich nawet 18. Znakomicie. Teraz 15. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Wow. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie, bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loj Warden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu. Myślę, że mowa o czarodziejach. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. Mam nadzieję, że to twoje obietnice nie są puste. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Okej. Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze, mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z Salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydlij mi oczu, Declan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na Salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, Salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Miło wiedzieć. O, 600 orenów. Ciężka służba. Jak miło. Dobrze. Tak? To ja ci mogę sprzedać? No to jak ja mam ci dać te proszę? Tak? Bywaj. Serio? To ciekawe. Może potem weźmie ode mnie jeszcze te brosze. Szkoda. Liczyłam na to, że zarobię 3000 orenów. I tak mamy już ponad 1000 znowu, na szczęście. Udało nam się uniewinnić kolejną osobę. Idziemy do Talara. Spróbujemy skombinować z tym wpuszczeniem na cmentarz, bo bardzo mi na tym zależy. Z życiem! A jak nie, to wydamy pieniądze na książki. I spróbujemy zrobić to trochę inaczej. O rany, ty tutaj masz takie... jest takie stoisko. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Bywaj. Nic mi ciekawego nowego nie powiesz, tak? No szkoda, że się nie da przebić przez tego grabarza. Ostatnia próba, obiecuję. Ostatnia próba i... Pięknie rośniesz. Robimy to w inny sposób. Po prostu. Przydałoby mi się poczytać o roślinach. Przynosisz ze sobą kłopoty. Ile mamy orenów? No, 1800. Prawie 2000, ładnie. Lepiej wystawię mu weksel. Rozumiem, że on zapłacił nam za
uniewinnienie go i za brosza. Bo... Strachu, powstałeś? O co chodzi? Trzeba wam czego? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych... Przepraszam, że jeszcze raz to puszczam, ponadto ale... to pomaga w dedukcji czy coś. O. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna. Administracyjna. Co mam zrobić? Ach, wreszcie. Decyzję. Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Dobrze. Bywaj. Lecimy w takim razie do Talara. Niestety, tak jak już wspominałam, Mace'a nie mam jak. Vincenta nie mam jak uniewinnić. No chyba, że jest inny sposób, ale... Jak na razie. Wieczny ogniu wypełni me serce. O rany. Oczywiście przeszłam obok. Nie. Muszę bardziej oszczędzać. Dobra. Już wiem, gdzie iść. Musiałam chwilę się zorientować, gdzie ja jestem i gdzie ja tak właściwie mam leść. Robię kółeczka. No nie. Tu jest brama. No, jak dobrze pójdzie, to może dzisiaj i tą sekcję zrobimy. Ach, gdybym był bogaty. Wolałabym w nocy nie wchodzić na cmentarz. Jest trochę więcej przeciwników wtedy. Ale nie wiem, czy się wyrobimy. Możemy się wyrobić. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. Dziękujemy ci bardzo. I tak właściwie w sumie, kurczę... Talar jest spoko. Nic od nas nie chciał. Chociaż w sumie... Uniewinniliśmy go. Nie wiem, czy... Trzeba być aż tak wdzięcznym za coś takiego. Ale w sumie mieć Wiedźmina po swojej stronie to już jest coś. Więc... Dobrze. Idziemy na cmentarz. Nie wiem, o czym mówić, jak tak idę, a tutaj wcale nie jest długi dystans do chodzenia i tak dalej. Ale wreszcie mamy jakieś pieniądze. Boże, już byłam na samym dnie, jeśli o to chodzi. Okej, grabarzu. Chodź. Ciężko kopać w mokrej ziemi. No ciężko. O co chodzi? Trzeba wam czego? Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Okej. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Ta, już zrobione. Wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Okej, okay, dziękujemy. Bywaj. Czyli wszystko rozwiąże się tak jak... planowałam. Cmentarz Wyzimski. Bardzo lubię tą grafikę na cmentarz.
Jeszcze widziałam, że dostaliśmy jakiś list. Zwiększa natężenie znaków. O! Recepta. Miło. Poprzeszukujemy trochę teren. Kto zostawia pieniądze w beczce na cmentarzu? Ojejku, odruch z innych gier pod spacją skok. Chciałam przeskoczyć nad nagrobkami. Zapomniałam, że tutaj tak nie da rady. Na razie jest spokój. Z tego co widzę. Względny. A tu mamy kuferek. Tak myślałam. Nie ten styl. Okej. Tu może nas trochę rzeczy na jeść. Powinniśmy znaleźć wejście do krypty. Tak wiem, zbieram zioła. Co my tu jeszcze mamy? To jest jakaś nieznana roślina. Że też. No ale nie miałam pieniędzy na kupowanie rzeczy do czytania. Ja nie pamiętam, czy było jakieś zadanie z tymi... To ptaki, nie? Algul. Czy było jakieś zadanie z tymi... rzeźbami? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem, czy ono nie było dopiero w kolejnym akcie. Fajnie. Z tego, co pamiętam, mamy zebrać szpik Algula. Tak. Milusio. To jest wejście do krypty. To jest brama do wyzimy klasztornej. Dobrze, idziemy do krypty. Tutaj tak naprawdę w ciągu dnia nie za wiele rzeczy wyłazi. Zresztą było widać. To pielec i jeden algul. Natomiast tutaj w samej krypcie to już będzie jadka. Wypijemy sobie kota, żeby było nam łatwiej. I może puszczyk. Super. O, cześć Gulu. Rozszarpane ciała, tam też jakieś mogą siedzieć. Ślicznotki. No właśnie. Mam nadzieję, że pojawi się więcej tych alguli. Graver. Craver, nie wiem jak to się czyta. Kolejny gól. Wreszcie walka. Muszę przyznać, że tęskniłam za tym. Znaczy, jakby to powiedzieć, nawalczę się jeszcze na bagnach. To na pewno.
Tu mamy szkielet. Ciekawe, czy on coś ciekawego ma. Proch. O, Algul. Fajnie. Cieszę się. Co ja mam właściwie na tym mieczu? Zaraz sprawdzimy. Przeciwko trupojadom? Upiorom. Mogłabym nałożyć przeciwko trupojadom. Ale... Poczekajcie chwilę. Przejdziemy sobie mieczek. Będzie szybciej. Z walką. Okej, skąd ja przyszłam? Chyba stąd, tak. Pójdziemy najpierw w tę stronę. O! Od razu ciut szybciej te walki trwają. Ciut krócej, to chciałam powiedzieć. Okej. O! Tak zza pleców? Nieładnie. Muszę częściej zwracać uwagę na medalion. Bo on rzeczywiście dużo daje. No już skoro jesteśmy koło tego sarkofagu. Huhu. No. Nieźle, nieźle. Dwa kawałki meteorytu. Weźmiemy to zamiast pochodni. Podejrzewam, że może... można by to sprzedać za całkiem niezłe pieniądze. Nieznany eliksir. I nie mam miejsca w ekwipunku. Zjemy sobie kanapkę. Najwyżej potem wywalę ten alkohol, ale on jest chyba wart kilka orenów. To zawsze są pieniądze. No cóż, jestem chciwusem. Małym, wrednym, przebrzydłym. Dobrze, wchodzimy w takim razie. Chodź to golo. O, nowy przeciwnik. A, ogłuszył mnie i mnie gryzie. Weźmiemy jaskółkę. Może się przydać. A jak tym stylem? A masz, sukienkocie. Zdecydowanie ciężkim lepiej. Już? Po nich? Chyba tak. Skupiłam się na walce. Tak, wy już widzicie tam. Widzieliście pewnie, zwróciliście na to uwagę. Cała Raymonda.
Dlaczego? Jak? Co się dzieje? Więc tak, moi drodzy. A nasz kochany Azerczawet podszył się pod Raymonda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że że jak weszłam do niego już po tym, jak on się wycofał, jak mu płaciłam, nie? To właśnie. To mój medalion drgał. Medalion wykrywa również magię. Tak więc... Dlaczego nie mogę? Teraz mogę przeszukać. Czego ja się mogę pozbyć? Tego. Dobrze, wychodzimy. Skrypty. W takim razie. Tu było wyjście. Tak. Jeszcze sprawdzę sobie jedną rzecz. Potrzebuję 3 alguli. A mam 2. To jeszcze się pokręcimy chwilę po cmentarzu, moi drodzy. Może jeszcze jakiś się na nas rzuci. Nie wiem, czy tu w innych miejscach algule też się pojawiają. Obawiam się, że nie. Tak naprawdę na bagnach będzie pełno topielców. No cóż, najwyżej wrócę tutaj po jeszcze jednego algula nocą. Nie no, ściemnia się teoretycznie. Nic mnie nie chce zjeść. Naprawdę. Nic. Nie. No dobrze. Ja w takim razie... wychodzę. Jeszcze potem szpik tutaj zajrzymy. Nocą. Tylko to może już zrobię bez was. Tak sobie myślę. Okej, trzeba zagadać do grabarza. O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista. Przywódca Salamandry. Okej. A mogę się wrócić na cmentarz, czy nie? No dobrze. No to nie wiem, co zrobię z tym szpikiem. Coś się wykombinuje. Może, nie wiem, w kolejnym akcie da radę. Kalksztejn powinien dalej być, że tak powiem, dostępny. Albo na bagnach się znajdą. Dobrze. Cóż by tu teraz zrobić? Ja myślę, że zajrzymy do Vincenta. I powiemy Vincentowi. O tym, że możemy go uniewinnić. Właśnie, jestem ciekawa. Jeszcze zobaczymy. Już nie będę cięła. Czy może tutaj cały czas jest antykwariusz? Kupiłabym jakieś księgi. Aha. Coś bym sprzedała i coś bym kupiła. Dobrze, moi drodzy. Ja do was za chwileczkę wracam.
Okej, okay, wracam do was po małych zakupach. A raczej po mojej sprzedaży. No dobra, zakupy też zaszły. Kupiłam książki, tylko żeby się dowiedzieć czegoś więcej o roślinach. Właśnie, szliśmy do Vincenta, który mógł już zniknąć, bo jest wieczór. Cały czas jest nieznana roślina. Ciekawe. Aha, Zoltan idzie do domu, rozumiem. Dobrze, Vincencie, pogadajmy. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Podsumujmy wszystkie fakty. Mów dalej. Moje spotkanie z Salamandrą w kanałach to sprawka magistra, którego musiałeś wypuścić, bo nie miałeś wyjścia. Prawo to prawo. Też chcesz dopaść Salamandry. Ale żeby nie zagrozić akcji, trzymasz to w tajemnicy. A co robisz nocami, to nie moja sprawa. Wreszcie coś sensownego. Pozostaje mi tylko uznać twoje racje. Super. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Zauważyliście, że... jak wrócił Raymond z tej ucieczki, to u niego na stole leżał fistech. No właśnie. Coś wszystko zaczyna się układać, moi drodzy, wszyściutko. Co my tu jeszcze mamy? Dobrze. O, przepraszam, że tak zamilkłam. Musiałam, że tak powiem, ogarnąć w skupieniu trochę to. A czekaj, nie mogę zbierać tych roślin. Może ty masz jakąś fajną książkę dla mnie? Zobacz, jak pięknie rosną. Nie, masz same kwiatki. Ale sprzedamy ci żarcie. Dobrze, moi drodzy. Ja tak sobie myślę, że będę kończyć na dzisiaj. Jutro zaczniemy... W kolejnym odcinku, czyli pojutrze, zaczniemy od sekcji w szpitalu. Warto by było to zrobić. Uniewinnianie sobie zostawiam na później. Będziemy mieli jeszcze kontakt z Kalksteinem i z Baraniną przy okazji robienia zadań. Tak więc jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek i zapraszam was serdecznie do kolejnego.